Sprawdziła się ta koncepcja zeszłego roku i z tego roku, dlatego że jakkolwiek one były dwie zupełnie różne, to były sprawiedliwe. Było tak, że pamiętajcie Państwo, w 2018 roku byliśmy po klęsce tych preselekcji naszej kandydatki na Malcie w 2017 na Eurowizji. To było słabe, preselekcje były bardzo słabe. Odbył się po raz pierwszy wojski. Zrozumiałem, że to był prawdziwy trening, to były eliminacje. Zachwyciła mnie Roxana Węgiel plus ta nowa piosenka Anyone na YouTube i podjąłem decyzję w porozumieniu z Konradem Smugą. On podrzucił taką myśl, czy by dyktatorsko nie wskazać Roxany. No, w telewizji trochę trzeba mieć intuicji, troszeczkę też dyktatorskiego, ale też trzeba mieć takiego dyktatorskiego wyczucia i wziąć odpowiedzialność za decyzję. Postawiłem na Roxanę Węgiel, absolutnie jednoosobowo z podpowiedzi Konrada Smugi, bo trzeba, nie można tutaj pomijać jego zasług. Wygrała. Ale w tym drugim Voice'ie nie miałem takiego poczucia. Nie miałem poczucia, że mam tutaj ewidentnego zwycięzcę. Zwróciłem uwagę na Vicky Gabor i po prostu uznałem, że skoro w międzyczasie wprowadziliśmy szansę na sukces, no to iluminacja. No zróbmy wrzesień dla dzieci i niech wszystkie te dzieci, które czują, również z Voice'a, przecież przyszło parę, akurat zwyciężczyni nie przyszła, nie wiem dlaczego, ale Vicky się zgłosiła na całe szczęście i że ludzie wybrali w tym głosowaniu. W związku z czym dwie różne metody, ale myślę, że ta druga się sprawdziła bardzo dobrze, czyli zwłaszcza, że mamy format, na którym możemy przetestować. Z jednej strony eliminacje, takie preselekcja Voice Kids, a potem we wrześniu, kiedy już trzeba wskazywać kandydatkę, ludzie decydują w szansie na sukces, a jednocześnie no, do jakiegoś życia, do tego programu live wtedy dorzucają, więc powtórzymy prawdopodobnie to samo. Powtórzymy wojski, będziemy obserwować, a potem zaprosimy ludzi, te dzieci do występu live i głosowania przez wszystkich Polaków. A czy będziemy zwycięzcy, czy dostaniemy organizację? Trudno mi powiedzieć. No, to jest potworny kłopot dla EBU. To znaczy, nie dość, że Polska dwa razy wygrała z rzędu, to jakby dwa razy dostała organizację, to jest jednak organizacja zrzeszająca kilkadziesiąt krajów europejskich. No, to byłbym, moim zdaniem, ja oczywiście będę bardzo chciał i złożymy piękną aplikację, to znaczy nie musimy do niczego udowadniać. Wszyscy nam wierzą, że potrafimy zrobić najlepsze show na świecie w tej kategorii wiekowej, najlepsze w Europie, nawet w porównaniu z dorosłymi Eurowizjami, ale myślę, że decyzja EBU może być no, rozczarowująca dla wielu z Państwa.